Pani marszałek, Wysoka Izbo, procedujemy obywatelski projekt o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt ma na celu zniesienie opłaty abonamentowej oraz likwidację TVP Info. Zacznijmy może od tego drugiego. Czy Polakom potrzebny jest rzetelny kanał informacyjny? Na pewno nie zaszkodzi. Czy TVP Info jest rzetelnym kanałem do przekazywania informacji Polakom? No bez żartów, nie? Każdy, kto chociaż raz to widział, to wie, że nie. TVP Info jest tubą propagandową PiS-u, niczym innym. Jest telewizją typowo partyjną i jeśli ktoś mówi, że ogląd sytuacji w Polsce reprezentowany przez tą stację jest rzetelny i zgodny z prawdą, to znaczy po prostu, że jest członkiem PiS-u, no nic innego. Poziom manipulacji w kwestiach politycznych, który jest od lat uskuteczniany, przebiły już nawet te z czasów rządów Platformy, no. A przecież już wtedy telewizja publiczna osiągała Himalaje hipokryzji. I dobrze o tym wiecie. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież do kanałów publicystycznych czy politycznych są zapraszani politycy wszystkich partii. Otóż nie. Otóż nie. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że Konfederacja od roku nie jest w ogóle zapraszana do żadnych materiałów publicystycznych. Was nie traktują jako wrogów, ale nas tak. Bo my mówimy jako jedyni prawdę po prostu w tym całym, co się dzieje. Ponad 1 300 000 obywateli, którzy głosowało na Konfederację, nie może w mediach publicznych usłyszeć komentarzy i poglądów wybranych przez nich parlamentarzystów. Dlaczego? No bo PiS tak zarządził. Ręczne sterowanie. To jest właśnie pisowski pluralizm i pisowska wolność słowa. Ale nie oczekujmy od Platformy nic innego. Robiliby to samo, jota w jotę. Przecież wszyscy o tym wiemy. Co przypomina TVP Info? Przypomina wczesny PRL i późnego Monty Pythona. I to niestety w jednym czasie. Kłamią, a jednocześnie bawią. Bo te kłamstwa są tak nieprawdopodobne, że aż ciężko to skomentować. Ostatnio na pasku TVP było, że Rosjanie przejmują Marsz Niepodległości. Desant. Naprawdę? Serio? Nie macie już nic sensownego do powiedzenia? No cóż, cały PiS. Konfederacja opowiada się za zniesieniem opłaty abonamentowej, która jest reliktem przyszłości, jest po prostu zbędna i nieuczciwa. Opowiadamy się za tym, żeby zlikwidować TVP PiS, bo dość już kłamstw i manipulacji. Zlikwidujmy za jednym zamachem ten cały mały, śmieszny kabaret i jego finansowanie dla dobra nas wszystkich. Dziękuję. Pan poseł